Dzisiaj Zuzia i Sonia będą kibicować. Będą oglądać mecz. Witam Was w kolejnym filmiku z okazji Euro 2016. Zapraszam Was do oglądania. I dziś będzie coś w rodzaju takiego vloga. Dzisiaj jest mecz Polska-Ukraina, dlatego pomyślałam, że Soniek będzie wróżył, kto wygra. No i do tego mam takie smakołyki. Zaraz właśnie przekroję na kawałeczki takiego smaczka i na jednej kartce wezmę jedną część, na drugiej drugą. I z tego, którego Sonia z pierwszego, to nie znaczyło, że ten wygra. Oczywiście może się nie sprawdzi, no bo myślałam, że takie zrobię. Jak się nie sprawdzi, to nic. Jak się sprawdzi, to w sumie też nic, zobaczymy. Czy Sonia zgadnie, czy nie, ale tego dowiem się dopiero po meczu. Bo na razie jest godzina chyba czwarta. Już położyłam sobie jeden kawałek smaczka i drugi na jednej kartce i na drugiej. No i zobaczymy, z którego pierw zje Soniek. Sonia! Teraz przyjdzie Sonia wróżyć. I chyba wygra Polska. Przynajmniej według Sonii tak jest, ale zobaczymy, czy się sprawdzi. Ja ten filmik i tak raczej Wam wrzucę już po meczu, bo wcześniej nie będę miała czasu. I wrzucę Wam pewnie kilka dni z opóźnieniem, ale mimo to no, taki Wam filmik wrzucę. Chciałam zrobić taki filmik specjalny. Będziecie mogli wtedy sobie sprawdzić, czy Sonia mówiła prawdę, czy nie, bo ja też nie wiem jeszcze, kto wygra. No bo mecz jest chyba 18, tak mi się wydaje. No mówiłam, jest dopiero 16. Ja kolejną wróżbę zrobię z Zuzią, której teraz tu nie ma, ale zaraz ją przyniosę. Z Zuzią zrobię w ten sposób, że jeden liść mleczu mniszka lekarskiego położę na jednej karcie, drugi na drugiej. No i ten, który pisze najpierw, no to ta drużyna wygra. No i zobaczymy, co, jak będzie według Zuzi, czy tak samo jak Sonia, czy może Zuzia uważa inaczej. I tutaj już położyłam Zuzię i zobaczymy, jak zadecyduje Zuzia. Zaraz się dowiemy. Jeszcze chwila. Zuzia musi najpierw się zastanowić, co myśli nad tym. Myśli. Już dochodzi do Polski, zobaczymy. Zuzia, tak jak Sonia, też wybrała Polskę. Tak więc i Sonia, i Zuzia obie uważają, że wygrają nasi. No i zobaczymy, czy będą miały rację. Też w sumie jestem ciekawa. Ale jak będziecie oglądać ten filmik, to już będziecie wiedzieć. Sonia teraz siedzi przed telewizorem i ogląda mecz i kibicuje oczywiście Polska. Sonia też ma swoją taką piłeczkę. Ja z nią zaraz może pogramy.
Jeszcze założę jej taki szaliczek. Taki szalik. I Sonieczka tu w szaliczku będzie oglądać. Nie ogląda sobie. I ma też swoją kuleczkę tutaj obok. W akcję ofensywną swojej drużyny. Dobre zgranie z Zinchenki, ale też świetnie ustawiony Kamil Glik, Krychowiak, Błaszczykowski. Będzie. Zobaczymy, kto wygra. Rzutwony. Co nie, jak widać, kibicy i Polska. Kuczew stał się, czy ją czeka. Tak, za mocno do Lewandowskiego. Gdyby troszkę lżej, to by była sobie, by odegrać dobrze do Błaszczykowskiego. Proszę, ale by długo. Widzicie, jak jest gol, jak widzicie. Nie dlatego, że Sonia tak kibicuje. Teraz możecie obserwować. Sonia tak dobrze kibicowała, że w końcu zbili bramkę. I tutaj wam włączam, znaczy włączam, to jest telewizji, gdzie powtórkę tej bramki, więc możecie zobaczyć. Sonika tak dobrze kibicuje. I tak jak zapewne oglądaliście i widzieliście, to Polska wygrała. Więc oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo tym bardziej, że Sonia dobrze wywróżyła. Ponieważ widzieliście wróżbę, Sonia wróżyła, że wygra Polska, Zuzia też tak wróżyła. Więc moje zwierzaki dobrze wróżyły, bo tak też się stało, więc Sonia dobrze kibicowała. I w tym filmiku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. I oczywiście zostawcie łapki w górę dla Sony i dla Zuzi.